Mamy koniec grudnia 2017 roku, a w sprzedaży już jest styczniowe wydanie z 2018 roku oczywiście, styczniowe wydanie CarbMaxa. Od tego numeru CarbMax ukazywać się będzie wcześniej o dobre 2 tygodnie niż do tej pory. Jak widać, zimy nie ma, ale wszyscy na nią czekamy i być może w zimowych warunkach śnieżnych przyjdzie nam łowić karpie. Kilka porad na ten temat właśnie w najnowszym wydaniu CarbMaxa. 2 artykuły o łowieniu właśnie na śniegu, o łowieniu w prawdziwej zimie. Zimowy karp, to jest pierwszy tekst. Drugi również oczywiście z zimą w tytule, zimowe ostatki Wojtka Młynarczyka. Co nieco o zestawach końcowych. German Rig, to zestaw być może jeszcze nieznany, warto się z nim zapoznać, o nim pisze Claudia Darga. Z kolei jeden z ostatnio bardzo popularnych zestawów, czyli Chod Rig, o jego tajemnicach Paweł Szewc. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoje karpiowanie, Adrian Modzelewski radzi, jaki namiot wybrać jako pierwszy w swojej karpiowej karierze. Również dla początkujących zrozumieć karpia, a to bardzo ważna rzecz, pomaga w tym Monika Lechowska-Bacia. Jacek Nadolny prezentuje nęcenie w starym stylu. Co to oznacza? No to trzeba przeczytać i zapoznać się, bo to bardzo ciekawy materiał. Sporo nowości sprzętowych w dziale klamoty już na 2018 rok naturalnie, ale także porady sprzętowe Arka Kaczorowskiego, tym razem skrojenia typu broli. Wszystko o brolikach, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu kupienia w 2018 roku. 2 teksty adresowane dla miłośników metod Fidera. Diabeł tkwi w szczegółach, bo zazwyczaj tak bywa. A także nie tylko wygoda, bo nie tylko wygoda liczy się podczas łowienia karpi. Naturalnie również opowieści znad wody. W temacie numeru Dzień Bestii Arek Zaręba wybrał się na Węgry i miał niesamowite spotkanie z fantastycznymi karpiami. Sporo o zagranicznych wyprawach polskich karpiarzy. Rafał Bartkowiak o wyprawie do Włoch, włoski thriller, groźnie to brzmi, sezon konia, czyli podsumowanie roku 2017 niesłychanie udanego dla Tomka Wasilewskiego. Największy karp pełnołuski złowiony w Polsce, ponad 30 kg. Także ryba ponad 25, zaledwie kilka zasiadek i fantastyczne wyniki. W tym numerze CarbMaxa także można przeczytać o łowiskach na Węgrzech, o łowiskach w Słowenii. To kierunki dość często wybierane przez polskich karpiarzy. Także co nieco o polskich wodach. Nie pisaliśmy dotąd o Małym Szwałku, a w roku 2017 został pobity rekord tego łowiska. Jak zwykle w każdym numerze parada łowców, wiele fantastycznych karpi, także klub młodych łowców, masę ryb złowionych w 2017 roku. A przypomnę jeszcze, że zgłoszenia złowionych ryb w 2017 przyjmujemy tylko do 20 stycznia. Jak zwykle w paradzie łowców konkursy Tandem Baits, Dragon, Bandit Cup i Shimano. Konkurs tym razem firmy Ultimate Products do wygrania 40 kg kulek dla prenumeratorów CarbMaxa. Niespodzianka, do tego numeru dołączamy biurkowy kalendarz CarbMaxa na 2018 rok.